Na targach IFA możemy również spotkać polską firmę Lamel, znaną szerzej z produkcji folii szkieł ochronnych My Screen Protector. Na stoisku firmy Lamel możemy zobaczyć jeden z najnowszych produktów, szkło, a w zasadzie folię, a w zasadzie szkło. Trudno mi powiedzieć, jak to nazwać. Impact Glass. To jest ochrona telefonu łącząca cechy szkła i folii, czyli jest to twarde jak szkło, a elastyczne jak folia. Tworzą to cztery warstwy, a ostatnia warstwa jest powłoką oleofobową, czyli sprawia, że urządzenie oklejone tym szkłem nie brudzi się tak szybko. A teraz popatrzcie, co potrafi ten nowy materiał ochronny. A jak ktoś nie lubi, kiedy telefon się błyszczy, proszę bardzo, może sobie nakleić folię matową. Takie folie również Lamel ma w swojej ofercie. Natomiast jeżeli bardzo zależy Wam na prywatności i nie chcecie, by ktoś w tramwaju czy w autobusie zerkał Wam przez ramię na Wasz smartfon, co tam akurat robicie, jest też folia chroniąca prywatność. Patrzcie. Lekko odchylimy telefon i już nic praktycznie nie widać, więc z boku nikt nie podejrzy, co tam na telefonie robicie. Natomiast Wy, jak widzicie, jak patrzycie, trzymając telefon tak normalnie przed sobą, widzicie doskonale wszystko. A to już nowy sposób na personalizację telefonu. Pobieramy wybrany wzór z internetu i na miejscu jest on wycinany, przygotowywany i naklejany na smartfon. Zobaczcie, jak to się odbywa. Wchodzimy na stronę firmową, tam sobie tworzymy nasz wzór. Możemy na przykład wrzucić dowolne zdjęcie, jakieś nasze ulubione na przykład. I potem otrzymujemy QR kod, z którym udajemy się do specjalnego punktu, w którym możemy zrealizować całe oklejenie. I tak oto drukarka drukuje nam na uprzednio przygotowanym materiale nasz wybrany obrazek, który za chwilę będziemy naklejać na telefon. Nasz obrazek zostanie teraz pokryty specjalnym laminatem, który ochroni go przed przedwczesnym zużyciem się, wyblaknięciem, wytarciem, a następnie wszystko trafi do maszyny wycinającej, która już ostatecznie wykona grafikę na kształt naszego telefonu.